Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Najczęstszym skojarzeniem z Republiką Południowej Afryki jest znany działacz murzyński Nelson Mandela, apartheid, a ostatnio także zwolnienie z więzienia Janusza Walusia, który kilkadziesiąt lat temu zamordował lokalnego działacza komunistycznego Chrisa Haniego. Tymczasem od kilku lat w RPA powstaje bardzo ciekawy projekt lekkiego samolotu przeciwpartyzanckiego i rozpoznawczego AHRLAC Mwari. Prace nad nową maszyną rozpoczęły się w 2009 roku i były prowadzone przez firmę Paramount Group. Cel, który przyświecał twórcom samolotu Mwari, był dosyć jasny: stworzyć tani, łatwy w produkcji i w utrzymaniu samolot, który będzie alternatywą dla dronów w działaniach przeciwko grupom partyzanckim. Mwari, według tradycji ludów Bantu wyznających religię Shona, jest najwyższym bóstwem w tej religii. Sama maszyna natomiast ma dosyć ciekawą sylwetkę. Mwari jest dwubelkowym górnopłatem z silnikiem pchającym Pratt & Whitney PTA-6A66B. Skrzydło samolotu ma ujemny skos, ponadto samolot posiada kabinę w układzie tandem. Maszyna ma 12 metrów rozpiętości, 10,5 metra długości. Wysokość samolotu wynosi 4 metry. Masa własna maszyny to 2000 kg, a maksymalna masa startowa 3800 kg. Według dostępnych danych prędkość maksymalna samolotu wynosi 504 km na godzinę. Zasięg samolotu jest obliczany na 2130 km. Pułap operacyjny wynosi 9450 metrów. Oczywiście obecnie dane na temat samolotu są dosyć szczątkowe, choćby ze względu na fakt, iż do tej pory powstały jedynie dwa prototypy i kilka samolotów seryjnych, no i te prototypy, które były, dosyć znacząco różniły się od siebie. Pierwszy prototyp miał stałe podwozie, drugi miał już podwozie chowane w locie. Warto również wspomnieć o współpracy producenta Mwari z Boeingiem, który ma opracować część awioniki dla nowej maszyny. Amerykanie mają odpowiadać m.in. za stworzenie systemu zarządzania misją, a także za propagowanie samolotu na rynkach, gdzie kapitał amerykański cieszy się mocną pozycją. Układ samolotu ma zapewnić dobry widok z dwumiejscowej kabiny, w której znajduje się miejsce dla pilota i operatora systemów zadaniowych. Na skrzydłach umieszczono 6 węzłów uzbrojenia, przewidzianych do przenoszenia uzbrojenia kierowanego i niekierowanego. Na wewnętrznych i środkowych pylonach można przenosić uzbrojenie o masie do 300 kg, podczas gdy na zewnętrznych do 280 kg. W tylnej części kadłuba samolotu zostało wygospodarowane miejsce na systemy rozpoznawcze. Można tam zainstalować konforemne zasobniki z pakietami wyposażenia dostosowanymi do charakteru danej misji. Prototyp Mwari został oblatany 13 sierpnia 2014 roku. Co ciekawe, samolot ma właściwości krótkiego startu i lądowania, co pozwala na start ze słabo przygotowanych lądowisk. W wersji patrolowej samolot może utrzymać się w powietrzu przez 6,5 godziny. Według danych producenta koszt operacji to $1500 amerykańskich za godzinę lotu, co jest porównywalne z kosztami utrzymania niewielkiego śmigłowca. W skład uzbrojenia przenoszonego przez samolot Mwari wchodzi działko GI-2 kalibru 20 mm. Ponadto samolot może przenosić przeciwpancerne pociski kierowane Mokopa. Pociski tego typu używane są obecnie przez Siły Powietrzne Republiki Południowej Afryki oraz Marynarkę Wojenną Algierii, co pozwala przypuszczać, że właśnie te dwa państwa będą pierwszymi użytkownikami nowej maszyny. Nad projektem od samego początku zbierają się ciemne chmury. W 2019 roku doszło do zamknięcia fabryki Wonderboom należącej do AHRLAC, a także zwolnienia wszystkich 140 pracowników zakładów. Pomimo tego producent samolotu Mwari twierdzi, że znalazł nabywców na 9 maszyn tego typu, które mają zostać pozyskane przez dwóch bliżej nieznanych odbiorców zagranicznych. Doniesienia te udało się potwierdzić we wrześniu bieżącego roku. 23 września
Przedsiębiorstwo Paramount Aerospace rozpoczęło dostawy pierwszych samolotów szturmowo-rozpoznawczych Mwari nieujawnionemu odbiorcy w Afryce. Już w sierpniu bieżącego 2022 roku dało się zauważyć kilka seryjnych samolotów tego typu, które przechodziły ostatnie obloty przed dostawą. Trudno powiedzieć, ile Mwari zostało do tej pory wyprodukowanych i przygotowanych do odbioru. 21 września firma twierdziła, że udało się jej zdobyć wielu klientów, którzy zamierzają zakupić 9 samolotów tego typu, co ma pozwolić na utrzymanie linii produkcyjnej przez kolejne 2 lata. Obecnie producent chce przyspieszyć produkcję z 3 samolotów rocznie, chce osiągnąć poziom produkcji 5 maszyn rocznie, co może sugerować, że już niebawem firma otrzyma kolejne zamówienia. Samolot Mwari jako maszyna prosta w konstrukcji i tania w utrzymaniu w najbliższych latach będzie szczególnie cenna, choćby dla takich państw jak Ukraina, która będzie potrzebowała sprzętu zdolnego do atakowania celów naziemnych i wspierania własnych wojsk na pierwszej linii frontu. Osobiście jestem zwolennikiem pozyskania podobnych maszyn także przez państwa NATO, w tym Polskę. Nawet jeśli samoloty podobnej klasy nie znalazłyby się na wyposażeniu polskiego lotnictwa, to uważam, że warto rozważyć ich wykorzystanie choćby w Straży Granicznej i podobnych służbach. Swoją drogą Mwari mógłby stanowić ciekawą i znacznie tańszą alternatywę dla polskich planów zakupu 90 śmigłowców AH-64 Apache. I o ile sam pomysł zakupu śmigłowca AH-64 nie jest zły, o tyle koszt zakupu 90 maszyn tego typu, a później koszt utrzymania tak rozbudowanej floty, może okazać się nie do udźwignięcia dla polskiego budżetu obronnego. Ponadto nie możemy zapominać, że w przypadku, odpukać w niemalowane, pełnoskalowego konfliktu wyszkolenie personelu i utrzymanie całej floty lekkich i tanich maszyn uderzeniowych może okazać się bardzo istotne. Niestety, wiele zakupów zbrojeniowych jest robionych pod publikę, a ta na wieść o zakupie amerykańskiego Air Tractora w wersji bojowej lub właśnie południowoafrykańskiego Mwari mogłaby wpaść we wściekłość. O tym, że lekkie samoloty bojowe spisują się w warunkach bojowych, można było przekonać się choćby podczas wojny domowej w byłej Jugosławii, ale to już temat na inny odcinek i inny materiał. Mam nadzieję, że dzisiejsza podróż do gorącej Afryki przypadła Państwu do gustu. Ja będę się już powoli z Państwem żegnał. Zachęcam do subskrybowania kanału, a także do klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach pojawiających się na kanale. Zachęcam także do komentowania i lajkowania. A jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to zachęcam do kupowania mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy wejść w link w opisie filmu, który przeniesie Państwa na stronę Buy Coffee Too, gdzie będziecie mogli dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Z mojej strony to już tyle. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!